Partnerem programu jest producent opon marki Sailun. Witajcie, najemnicy z mojego studia nagraniowego, którym jest w ten weekend McLaren 720S 720-konny kabriolet, który ma 2,8 sekund do setki. Wewnętrzu mnóstwo karbonów. Silnik V8. Absolutnie wściekłe osiągi, których no, na normalnych ulicach nie sposób nawet okiełznać w żaden sposób, to było szalone, więc mogę tylko co najwyżej deptać go trochę mocniej lub bardziej na prostych, w bezpiecznych miejscach, ale w zakrętach raczej nie poszalejmy, ma po prostu niewiarygodną przyczepność, ale pokażę Wam go potem, na koniec tego szybkiego strzała, który pewnie przez niego zamieni się w jakiś mini F1 blok, natomiast oczywiście będziemy mówić o tym, co się dzieje w Rosji, o kwalifikacjach, przede wszystkim czołówka, czyli Leclerc, który tylko podkreśla po raz kolejny, że no weryfikuje Sebastiana Vettela i że brakowało takiego kierowcy Ferrari, żeby zdobywać tytuły. No, w Williamsie znowu ta strata Roberta do George'a wzrasta potężnie. To jest, myślę, kwestia specyfiki toru. Samochód za bardzo się nie zmienił, natomiast Singapur to jest tor kierowców, tor techniczny. Rosja to jest z kolei no, tor, w którym jest jakby więcej miejsca na błędy i jest też bardzo ślisko. Robert, który ma no, przez cały sezon problemy zarówno z przyczepnością, jak i z wyczuciem bolidu, po prostu musi tracić tutaj jeszcze więcej. Generalnie podczas dzisiejszej konferencji, spotkania z dziennikarzami, z którego miałem odsłuch, no Robert znowu bardziej przybity mówił o tym, że no tak jak w poprzednich dwóch weekendach na przykład były zakręty, w których był mocniejszy od drugiego samochodu, tak tutaj w Rosji traci czas po prostu wszędzie, w każdym zakręcie i tyle. No naprawdę jest przybity, mimo tego, że ta decyzja, którą ogłosił w Singapurze, przyniosła mu dużo takiego spokoju, o którym mówiłem jednak cały czas, kiedy się mierzycie z tym, że wjeżdżacie na tor, tak i dajecie sobie wszystko, a wynik końcowy jest taki, a nie inny, w samochodzie, który nie nadaje się do jazdy za bardzo, no to wówczas oczywiście ten humor siada, a o reszcie opowiem Wam za chwilę, kiedy będę mógł sięgnąć do notatek i popatrzeć do komputera. Póki co pożegnam się z Wami na ten moment miłym akcentem. Jest niesamowite auto, po prostu każde to kopnięcie po zmianie biegu jest niewiarygodne, ale o tym jeszcze pewnie pogadam w osobnym programie. Póki co, do zobaczenia. Jesteśmy na miejscu, pora dokładnie omówić kwalifikacje. Robert, no pełni jeden błąd na tym przejeździe środkowym, co nie dziwi generalnie. To był zakręt numer 13, w którym wielu kierowców miało przygody przez cały weekend. Jest po prostu taki dość trudny kręt, łatwo tam zblokować się koło. I tutaj z rozmowy akurat z tym, z Ilewena. Poprzednie wypowiedzi przytaczałem z prasowego, tutaj z tego wywiadu w Ilewenie pytano zakręt numer 13, mówili, że nic się nie wydarzyło. Zblokowałem koła przednie i pojechałem na wprost, żeby nie ryzykować bez zbytniego ratowania się. Trzeba było zminimalizować straty. W mojej sytuacji nie było sensu się za bardzo ratować. No bo tak, szczerze mówiąc, jadąc na końcu i dostając karę za silnik, nie jest to zbyt wiele do zrobienia. Plan na niedzielę, tak? Co w niedzielę? To będzie trudny wyścig. Jestem średnio sekundę wolniejszy od kolejnego bolidu, w którym jest George. To jest ciekawe. Od kolejnego bolidu, w którym jest George. Od bolidu. I o kolejną sekundę od następnego. Muszę jakiś dziwny plan wymyślić, żeby coś zrobić, ale jak nie ma rytmu i przyczepności, a w wyścigu z tymi panami jest jeszcze gorzej. No tak, to nie będzie za bardzo, moi mili, tutaj satysfakcji czy frajdy z jazdy. No po prostu już wiadomo, że do końca weekendu będzie przerąbane. Zobaczymy, może na Suzuce trochę się zmieni ze względu na typ toru. Natomiast na takich obiektach, przy tej przyczepności toru i przy tak przygotowanym samochodzie, nic z tego nie wyniknie. Chociaż Robert mówi, że może no w wyścigu, w trybie wyścigowym coś się może zmienić, ale przypuszczam, że niewiele. Pytanie, z czego to wynika? I to było też potem katowane na prasówce. Wypowiedział w telewizji, wynika to z kilku rzeczy. Nigdy nie tracisz sekundy z jednej przyczyny. To jest fragment wypowiedzi Roberta. Aldana próbowała podpytać, bo Aldana jest w Rosji, jakie to są przyczyny, no ale Robert przecież tego nie powie i nie może oficjalnie, natomiast gdyby mógł, to by prawdopodobnie podał kilka, z jeden, powiedzmy dwa elementy, tylko by podał jakieś takie interesujące. No to w każdym razie to jest kwestia kilku elementów, przy czym nie można wykluczyć, że jednym z tych elementów jest też po prostu przewaga George'a.
no, która jest całkiem prawdopodobna, chociaż na pewno nie na każdym torze. Były tory, na których Obrecht z całą pewnością był w stanie pojechać szybciej. Z całą pewnością ten wynik kwalifikacji nie oddaje układu sił w zespole, jest, dlatego jest tak nienaturalny. No, ale nie wiem, może Robert coś mówił, że dwie, trzy, pięć może dych. Nie odnosząc się konkretnie do przewagi George'a, no ale tam powiedzmy, można było to tak wysnuć wniosek, być może błędnie założyć, że tak, że zostawia też coś na samą jazdę na torze, na którym się akurat znajduje po raz pierwszy. A jest to tor taki specyficzny, trudny, bardzo, bardzo śliski, do czego jeszcze przejdę. Natomiast no, co do zasady, jest to jakby zestaw kilku elementów, mi się wydaje, element całości tego, jak zespół Jarsa operuje, tego, jakie ma części, jakie obieg wprowadza. Tak, i klei, i składa, i też obsługi samochodu, po prostu fokusu zespołu, tak, jest naprawdę element większej całości, natomiast on się przekłada na technikalia, na to, że po prostu dwa samochody nie trzymają tej samej normy. A jeszcze po treningach, Robert, to było ciekawe, że to zwiastował, mówił, że to był jeden z najtrudniejszych piątków. Śliski tor, na którym trzeba mieć pewność we wchodzeniu w krótkie zakręty z dużymi prędkościami. To jest dość ważne, tak, że jak wchodzicie w taki krótki zakręt, no to jest zakręt, ale jednak ponieważ nie będzie trwał, nie będzie kontynuowany, no to trzeba wchodzić pełną bombą, wykonać ten skręt i już wychodzić. A że to jest jeszcze ślisko, to jest tym bardziej w tych zakrętach przerąbane. Natomiast no, jeżeli nie ma tej pewności w ogóle w samochodzie, nie ma powtarzalności, no to i ciężko jest cokolwiek z tego złożyć więcej. Jest to cały czas takie wchodzenie, oczekując, że się może wydarzyć wszystko. Przypomnę, że tę pewność George cały czas ma. Cały czas mówi, że auto jedzie mu bardzo dobrze i że czuje się, często mówi, że relatywnie dobrze się, po prostu brakuje mu szczepności, ale generalnie pewność w samochodzie ma. Tak? To jest dość duża różnica. A Robert ma tutaj nowy silnik, turbinę i MGUH, co oznacza oczywiście, że dostaje karę cofnięcia, która, jak on to ujął, też że niewiele wnosi w jego przypadku. Teraz jest po prostu z 19 pola jest ustawiony na tym etapie. A jeszcze jedna rzecz, bo tam pytaliście, że Claire przyznała w końcu, że z różnicy wynikają z samochodów. Mówiła o tym braku powtarzalności. Ja do tego nie nawiązuję, bo szczerze mówiąc, już nawet nie ma do czego, nie daje mi to żadnej satysfakcji, bo to jest oczywiste i powiem więcej, to jest niedomówienie to jak to Claire ujęła, bo to jest o wiele większe. Po trzecie, w pewnym momencie on Claire się tak z tego wykręci, czy jak będzie jakieś, nie wiem, konferencja w Polsce, czy może jakaś taka, że ktoś po prostu zada to pytanie i poprosi to na wyklaruje, wtedy zacznie iść w inne, jakby coś tam kluczować, tak? Więc to jest cały czas wielkie jedno niedomówienie, tak czy inaczej. Nie będę tutaj ogłaszał swojego wielkiego triumfu, tak samo jak, nie wiem, jak nie mówiłem, kiedy Robertowi udało się wrócić, że nie mówiłem, że wy wątpliwiście, bo to nie ma sensu, nie? Po prostu wtedy trzeba się cieszyć sukcesem i ludzie mają prawo wątpić. No tak tutaj to też nie jest jakiś powód do radości, to jest oczywiste po prostu, tak i tyle. I to dla mnie to nie jest nic nowego, dlatego nie będę teraz wyciągał i się mówił, o, bo ja wam, to nic nie wniesie w tej sytuacji, tak, niczego nie poprawi. Sytuacja jest fatalna. Dobra, przechodzimy do innych, bo tam było o wiele bardziej wesoło. Pierwsze już czasówki pokazały, że tor jest wciąż bardzo, bardzo śliski, co jest generalnie bardzo źle świadczy o tym torze. Albo zaliczył spinę, uszkodził tylne skrzydło, generalnie no, tamtna sekcja samochodu musiała trochę na tym ucierpieć. Mówił, że wszedł w zakręt trochę taki zagotowany, zagrzany i że tam jest wiatr w plecy i on go wysadził z toru. To było to miejsce, gdzie Robert zblokował koło, tam gdzie wielu kierowców miało przygody. No i to jest taki moment, że po prostu leap of faith jeszcze raz, jak to mówią. Czyli po prostu wchodzisz, bardziej się tak w WRC jeździ i masz nadzieję, że poklei. Ale nie pokleiło, tak? Już nie było w momencie, kiedy uznał, że nie jedzie za szybko, że wchodzi w zakręt i że ma nadzieję, że mu wyda, a nie wydało, to już jak się składał do skrętu i bolid się obraca, to nie za bardzo miał co zrobić, tak? Nie mógł się ratować w jakikolwiek inny sposób, po prostu auto skręcało i zaczęło się obracać. Gdyby uznał, wchodząc w zakręt, że jedzie za szybko, że to nie wyda i wtedy zaczął się ratować, no to wyratowałby, nie było kolizji, pojechałby prosto, tak? I wrócił, stracił czas, mógłby spróbować jeszcze raz, natomiast no nie tak uznał, że zaryzykuje i nie opłaciło się, tak jest, natomiast no coś jest nie tak z Albonem, bo no wiecie, ten w Toro Rosso, ten debiut był taki bardzo fajny i błyskotliwy, pamiętacie też na tle kwiata, który co do zasady radzi sobie lepiej niż wcześniej, aczkolwiek znowu tutaj w treningach miał taką akcję, że prawie się zderzyli dwaj kierowcy Toro Rosso, w dużej mierze z winy kwiata, ale też Gasly miał w tym swój udział, natomiast no na Tagastiego, dwa, że Albon oczywiście jest w nowym samochodzie, w nowej ekipie, musi zyskać pewność i to jest normalne. Poznać samochód bardziej i działanie zespołu i Max na pewno jest numerem jeden w tej ekipie. Natomiast no,
Alex pokazuje tempo nieraz i przebłyski, ale ogólnie, no szczerze mówiąc, nie to, żeby sobie radził jeszcze nie lepiej od Gastiego. Zobaczymy, jak to się rozwiąże w przyszłości, bo jednak jest wymieniany Albon tam przez i Russella, i przez Leclerca, i przez Maxa, jako tego, oni się ścigali ze sobą przez lato dziecka, więc jako taki mocny zawodnik. Natomiast co roku są inne okoliczności i tego nie można wszystko przyłożyć, jakby przymierzyć jedną linijką, ale co do zasady jest tak, że jednak no, kierowcy pokroju Maxa Verstappena, jak wchodzą do Formuły 1, to od razu no od razu po prostu nie mają tego takiego, że potrzebują czasu, żeby się jakoś przyzwyczaić czy aklimatyzować, tylko no od razu są, a szczególnie teraz, kiedy są symulatory, kiedy się można lepiej przygotować o wiele niż za dawnych czasów, od razu są, no może nie szybsi od tego, nie wiem, takiego super kierowcy, ale są bardzo blisko, a póki co Alex w porównaniu z Maxem tego nie pokazuje. Kwiat nie wyjechał, nawet miał całą serię problemów w ten weekend i z silnikiem, i z kaskiem, ale do tego jeszcze przejdziemy. No i Kimi w ostatnim sektorze dał ciała trochę, co się może zdarzyć na tak trudnym torze. Bardzo się starał, no i stracił dużo czasu w ostatnich dwóch zakrętach, a szczególnie w ostatnim. Druga czasówka tak jakoś niewiele wniosła i mieliśmy to Q3 i ono pokazało coś, no po prostu, że Charles jest nie do ruszenia. I to było widać po pierwszych przyjazdach już, że za bardzo nikt go nie będzie w stanie dotknąć, bo nie mogły tego zrobić Mercedesy, a Seb był 3 dychy z tyłu. No był taki znak zapytania, że może Seb odrobi, natomiast oczywiście Seb nie odrobił, nie poprawił się i pod koniec został wyprzedzony przez Hamiltona, który pojechał fenomenalne okrążenie, fenomenalne kwalifikacje. Ferrari było szybsze w tych kwalifikacjach po prostu, natomiast nie Ferrari w rękach Sebastiana Vettela, co też no, do tych przemyśleń przejdę za chwilę. Na konferencji między innymi męczyli Maxa Otto i Sebastiana, który siedział obok, że jako pierwszy od czasów Michaela Schumachera zdobył 4 z rzędu pole position w Ferrari. Prawda, że to coś znaczy? Że jest to takie charakterystyczne. I jeden dziennikarz mówi, że nikomu przed tobą się to nie udało od czasów Michaela. Na przykład Vettelowi, który siedział obok i w tym momencie Seb schyla się po wodę. No bardzo przykra sytuacja dla Vettela, ale to jest święta prawda, no tak jest po prostu i przed tym nie da się uciec. No i ta sesja pokazała coś, co pisałem od wielu lat, w zasadzie coś, co napisałem od razu, jak było to połączenie, że Vettel idzie do Ferrari i startuje z Raikkonenem, od razu napisałem, że Ferrari nie ma składu, żeby walczyć z Mercedesem, że potrzebują mieć szybsze auto, ja wtedy wyceniałem tak dla siebie, że nie wiem, 2 dychy, może 4 muszą mieć w kieszeni, żeby ten skład wyciągnął Vettel w tym składzie Mistrzostwa Świata, bo po prostu nie są tak mocni jak Hamilton i Bottas. Natomiast pomyliłem się, bo to nie były 2-4 dychy, tylko raczej to było bliżej 6-7 potrzebował Vettel, tak mi się wydaje. Nie na każdym torze, bo oczywiście miewał momenty, kiedy to wykorzystywał i kiedy szło świetnie, ma swoje tory, typu na przykład Singapur, natomiast liczy się przeciętna całego sezonu, tak? I w tej przeciętnej sezonu z całą pewnością nie pociągnął tematu, no bo po prostu nie jest kierowcą tego formatu co Lewis Hamilton i to tyle, koniec, kropka. Tak było, tak jest i tak zawsze będzie. Tego się nie da zmienić. No i jeszcze raz, po raz kolejny Lewis, bo to nie jest pierwszy raz w tym roku, pokonał Sebastiana Vettela w czasówce, mając wolniejsze auto. Mercedes bez cienia wątpliwości był samochodem wolniejszym. Tylko różnica jest taka w tym momencie, że w drugim Ferrari nie siedzi Raikkonen jeszcze wolniejszy od Vettela, tylko siedzi Charles Leclerc, znacznie szybszy od Vettela, bo to jest znacznie, nie? Już na tym etapie, na tym poziomie, im bliżej się zbliżacie do tego totalnego limitu, tym większą wagę ma każda dziesiąta czy setna części sekundy, tak? Czyli jak ktoś się odrobi z 5 dych, 3 dychy, to jest oczywiście super, ale odrobić kolejną dychę jest trudniej niż te pierwsze 3 i to o wiele, a jeszcze kolejną dychę o wiele trudniej, więc to się przy tym limicie, ponieważ no, przy limicie jest coraz więcej, tak naprawdę jest to duża strata w tym momencie. No i Charles lobby. To co mówiłem, no po prostu weryfikuje Seba, co jest bardzo przykre dla mnie, bo po prostu Vettela lubię, no ale jest jak jest. Co mówi Leclerc przed wyścigiem? Nie wiem, czy tak dobrze jest startować z pole position, bo prosta po starcie jest bardzo długa. Nasza symulacja wyścigu też wyglądała dobrze, więc niedziela zapowiada się dobrze. To pod kątem tego, że no i to jest dobry zwiastun, że nie jest tak, że bywało, że co prawda pokonywali Mercedesa w kwalifikacjach, czy on pokonywał, a potem w wyścigu była tupa i Mercedes ich pokonywał, bo w trybie wyścigowym radził sobie lepiej. No tutaj wygląda to, że Ferrari czuje, że będzie lepiej i w wyścigu, no bo oni wprowadzili pakiet upgrade duży aerodynamiczny w Singapurze i ponieważ tutaj się okazało, że ten upgrade faktycznie działa też na innym zupełnie typie toru, no to wygląda na to, że nie będą już wprowadzać żadnych większych poprawek i tak się już skupią na przyszłorocznym aucie, ale teraz już raczej nie będą dążyć tematu, tylko po prostu to Mercedes raczej powinien się teraz skupić trochę na upgrade'ach.
Co mówił Hamilton? Generalnie był bardzo zadowolony z siebie i miał pełen powód, bo pokonał Vettela, nie? Który jechał szybszym samochodem. Przejechał świetne kwalifikacje, no, mega szacunek. To była ciężka sesja, bo oni mają szalone prędkości na prostych. Są na wyższym poziomie. Ten stary party mode, o którym wy mówicie, a to zdaje się Louis sprawdził ten party mode do ogólnej wymowy, co do silnika Mercedesa, także włączali party mode w silniku Mercedesa i zyskiwali nagle w Q3 dodatkowy jeszcze tam 3 dyszki, dajmy na to. To jeśli chodzi o ten party mode, oni mają coś innego. Ponadto jet mode. No to jest taki, wiecie, mód odrzutowy, no to moim zdaniem to już nie jest aż tak... Party mode fajnie brzmiał. I tutaj Horner też fajne, że wtrąca, padła taka wypowiedź. Myślę, że Mercedesa party mode jest teraz bardziej popołudniową herbatką w porównaniu z tym, co ma Ferrari, kiedy zakasali rękawy. Bardzo fajne porównanie. Wracając do Lewisa. Tak czy inaczej dałem z siebie wszystko, jestem bardzo zadowolony. Wiemy, że mają mniejsze opory czołowe, tutaj, w tym zestawie, no i mają tę swoją moc. W ostatnich wyścigach byli szybsi, więc musimy kombinować ze strategią i twardszymi oponami, bo Mercedes będzie startował na twardszych oponach, co generalnie jest dużym zaskoczeniem. Na przykład Binotto powiedział w życiu, że nawet nie myśleli o tym, że się w życiu nie spodziewali, bo choćby dlatego, że softy są potrzebne szczególnie tutaj na start, a tutaj Mercedes jakby się już skreślał, jeśli chodzi o wykorzystanie tej długiej prostej do pierwszego zakrętu, slipstreamu i zaatakowanie Ferrari. Mercedes stawia po prostu na jakieś swoje optymalne tempo wyścigu, swoją średnią, a nie na walkę jakąkolwiek, przynajmniej no, na początku wyścigu. Oni po prostu chcą, wyszło im, że za średniej, no po prostu chcą spróbować czegoś innego, bo wiedzieli, że nie podgryzą Ferrari w kwalifikacjach w żaden sposób i prawdopodobnie też spodziewają się, że w rytmie wyścigu na tych samych oponach też może być z tym problem. Na szczęście do pierwszego zakrętu jest długa droga, mówi Lewis, ale oni też mają dobre starty. A, jedna rzecz ciekawa, Mercedes był o 60 sekundy wolniejszy niż w zeszłym roku i wszystkie 5 poprzednich Grand Prix Rosji wygrywały Mercedesy, więc zobaczcie, jaka wielka zmiana. Te 6 dyk straty, jeszcze kilka zespołów było wolniejsze niż w poprzednim sezonie, typu Haas między innymi, ale na przykład nie Williams. Williams był trochę szybszy, znaczy Williams z Georgia. No i Ferrari oczywiście było szybsze niż w zeszłym roku, natomiast tutaj znowu się szykuje taka ciekawie to wygląda, ale to jest kwestia oczywiście tych dziwnych opon i nietypowego bardzo toru, bardzo śliskiego toru, co jest dużym problemem. Vettel co mówił? Nie jestem do końca zadowolony, nie wyciągnąłem wszystkiego z samochodu, ale do pierwszego zakrętu jest długa droga. Mamy też inną strategię, więc wyścig rozstrzygnie się jutro, ale prędkość mamy. Najpierw musisz dobrze wystartować, a potem się martwisz o resztę. No i też mówił, że wybiło go w Q1 z rytmu czerwona flaga i tak dalej. No i co z tego, szczerze? So what? Jest 4-krotnym mistrzem świata. I nie jest jedynym kierowcą, który musiał się zatrzymać z powodu czerwonej flagi w Q1. Wszyscy musieli, tak więc no, nie jest to żadne wyjaśnienie. No i tam Vettel mówi, że po prostu, no co, że Leclerc był generalnie szybszy, po prostu, ale mówi, zazwyczaj w dniu wyścigu zyskuje więcej pewności w samochodzie i tempo w wyścigu nigdy nie było problemem. Ogólnie, no to ciekawe, no to jeżeli wyprzedzi Charlesa na starcie, a ma no, największe szanse teraz jako startujący z drugiego pola, generalnie jest faworytem na starcie, bo się podczepi pod Leclerca, a teraz drag jest opór czołowy, jest jeszcze większy przez te skrzydła, przez tę zestawę aero, więc się podczepi i ten, i powinien go wyprzedzić na starcie. Ogólnie będę zadowolony z samochodu, po prostu czułem, że było w nim więcej niż mogłem się do tego dobrać. No cóż, szczerze i tak. No, absolutna prawda. Co do wyścigu, był taki koment, zwrócił mu uwagę człowieka na Facebooku, ktoś się nazywa Gabriel Goleń. Nie, Golenia, przepraszam, Gabriel Golenia. Szanowni Państwo, Leclerca powstrzyma Mattia Binotto i Team Order. Nic takiego nie nastąpi, moi mili, ponieważ Ferrari już wie od dłuższego czasu i ma pewność, że Leclerc jest tym kierowcą, na którego muszą stawiać. Już nie będą robili jakichś głupich numerów. W Singapurze to był przypadek, nie będą robili głupich numerów jak z początku sezonu, który był od początku błędem, były absurdalne, bo po prostu wiedzą, że nowym liderem jest Leclerc i tam w tym sezonie to w tym, jeszcze w przyszłym i w kolejnych. Leclerc to jest ten facet, który pokazuje im, chociaż dziwne, że on mi to pokazuje, bo jeżeli ja to przewidziałem i na pewno nie tylko ja, jak tylko zakontraktowali Sebastiana Vettela, że no mają w końcu kierowcę, którego powinni mieć od dawna. Więc no Ferrari tutaj nie będzie brnęło cały czas w zaginionej rzeczywistości i udawania, że to Vettel jest tym lepszym. Tym bardziej, że to nie Binotto zatrudnia Vettela w Ferrari, więc to nie jest jego problem. To nie on mówił wszystkim,
że to jest idealny facet na lidera, że wywalczy mistrzostwo i że się do tego nadaje i tak dalej. I to nie on tak wyznaczył mu pensję z rzędu 30 milionów rocznie, dolarów, coś w tym stylu, czy euro już. Na tym poziomie z grubsza wszystko jedno i tak tego nikt nie wie na pewno i dokładnie, ale są to kwoty tego rzędu. To nie on to robił, więc to nie jest jego problem, że się okazuje po tylu latach, że wzięli na pierwsze miejsce. No, bo realnie teraz po prostu już widać takie, wiecie, in your face, że oni mogli zdobyć kilka tytułów do tej pory, gdyby mieli w składzie odpowiedniego kierowcę rzędu Alonso czy Hamilton, tak? No Hamilton akurat był niedostępny, był w Mercedesie, ale Alonso, chociaż odszedł do McLarena, no nie lub bardziej, gdyby został w Ferrari, no to... Chociaż gdyby on został w Ferrari, to pewnie, biorąc pod uwagę to, jaką robi zawieruchę w zespole, jakie wiry tworzy, no to być może Ferrari by nie była w tym punkcie. Natomiast no, byli kierowcy, którzy, typu Daniel Ricciardo, moim zdaniem, których trzeba było ściągnąć jak najszybciej i którzy by im ten tytuł mogli wyjeździć. Natomiast z całą pewnością nie był to Sebastian Vettel. No i też wygląda na to, że faktycznie Ferrari ma już teraz szybszy bolid niż Mercedes, no bo już na tylu różnych torach, w tylu różnych sytuacjach trudno uciec od tego. Strategia będzie bardzo ciekawa, to co mówiłem, Mercedes jedzie na twardszych, na pewno chcą mieć inne opcje. Okej, jeszcze teraz parę takich zdań poza konkursem. Tor jest spieprzony za przeproszeniem, bo nie może być aż tak śliski, to nie jest tak samo jak w deszczu się jeździ inaczej, są inne poziomy przyczepności i zmienności, prawda, i to się zmienia i opony jedzie się deszczowe, więc tor, który jest suchy, jest tak bardzo śliski i to nie jest fan dla kierowców i no, on jest bardzo gładki. No i na nim się bardzo rzadko jeździ, prawie w ogóle, więc słabo nagumowany, więc to też nie pomaga w utrzymaniu jego ogólnego stanu. Natomiast no generalnie jest, moim zdaniem, jest asfalt, co po prostu jest zły dobrany i można by się było przyczepić do Hermana Tilke, bo rozmawiam o tym z Hermanem, o tym jak projektuje tory i tak dalej i Herman powiedział, że także on wskazuje na to, jaki powinien być rodzaj mieszanki asfaltu, natomiast moim zdaniem, jako że to jest Rosja, to po prostu była ta sytuacja. Szczerze, no tak uważam, że tak, no, moje podejrzenie, ale myślę, że naprawdę to jest bardzo prawdopodobne, że po prostu asfalt był wybrany taki i taki, ale ktoś tam, wiecie, przyjechało parę ciężarówek na plac budowy albo nie dojechało, ktoś tam zajmował to, tamto, sramto i wylali to, co mieli i wylali po prostu no, lodowisko zamiast toru przyczepnego. To jest naprawdę fuck up, nie? To jest coś, przez co kierowcy być może na pewno bardziej tego toru nie lubią, gdyby on był bardziej przyczepny. Bo to wiecie, od pewnego momentu po prostu, no musisz mieć jakiś stopień zaufania w to, że cię asfalt przytrzyma, ta nawierzchnia, tak? Od pewnego stopnia nie ma takiego docisku i takich opon, które to wytrzymają, aczkolwiek im szybsze auto, im większy ma docisk i lepiej pracuje z oponami, tym on jest większy, więc powiedzmy, czy kierowcy czołówki tak dużych problemów z tym nie mieli, ale też popełniali te drobne błędy, tak więc tor jest absolutnie spieprzony, że tak się odezwę nieładnie. Ta afera z Kwiatem jest dość interesująca, bo zabronili mu założyć kasków barwy narodowe Rosji, dlatego że już zmienił swój design kasku na Włochy, a regulamin mówi, że można to zrobić tylko raz w sezonie. To fajny kask, mówi Kwiat. Mam nadzieję, że go widzieliśmy. Położyłem go tam w garażu tylko po to, żeby go każdemu pokazać. To żart, ale cóż, takie przepis to przepisy. No oczywiście, ale faktycznie przepis jest dość durny. On po prostu rozważał, żeby nawet go nie złamać po prostu, tylko nie wiedział jeszcze, jakie będą tego konsekwencje. Przepis jest durny, ale zapoczątkował go nie kto inny jak Sebastian Vettel, który z wyścigu na wyścig zmieniał barwę kasku. Natomiast, to Wam powiem przez anegdotę, jest taki komentator, który w naszej telewizji komentował przez lata ten sport, nie będę pytał dokładnie nazwiska, który jest anegdota, że zapytał takiego jednego mojego znajomego, który mocno przy wyścigach siedzi, dawno temu, jak do polskiej telewizji po wyjściu z Kanalu Plus wracała, w sobie rok tylko nie było w kanalu, w którym ja pracowałem przy tym, wróciła do innej telewizji i zapytał kolegę, że jak, kurczę, jak tych kierowców rozróżniać, nie? Że tak szybko jadą i tak dalej. Na co? Zdziwiony kolega mówi, no po kaskach, tak? Po kaskach, tak? Tak to się robi w głównej mierze. No, jeszcze potem weszła kwestia kamer, tak? Różnokolorowych. Natomiast przede wszystkim, kiedy nie było różnokolorowych kamer, no to wtedy najłatwiej było i tak się robiło, patrząc na kaski. Dlatego FIA postanowiła to ukrócić, natomiast no nie wiem, czy to aż tak dobrze działa. Dobra, i ostatnia rzecz. Potwierdzono faktycznie, że McLaren przerzuca się na silniki Mercedesa od sezonu 2021 minimum do 2024. Co to mówi?
Po pierwsze chyba to, że to Renault, który jest teraz bardzo chwalony i przez Renault, i przez McLarena, że już no, mają mocny silnik, Ricardo to podkreślał nieraz, że już wyszli z tego, że chyba ten silnik nie jest aż tak dobry, jak oni mówią, a być może też, że Mercedes wie, że zostanie w Formule 1 minimum do 2024 roku, przynajmniej jako producent silników, a na przykład Renault nie ma tej pewności. Prawda? To jest powrót do partnerstwa, które miało wiele sukcesów. Od 1995 roku to zdaje się prosto z Peugeota, bo to było tak, że McLaren jeździł z Hondą, potem musieli się przesiąść na silniki Cosworth'a, Ford Cosworth, no, które mocno stawały. Potem był niewypał z silnikami Peugeota i od 1995 roku przeszli na silniki Mercedesa, który zresztą też wykupił udziały i był sponsorem i bo bardzo mocno poszli w siłę. 97 rok, pierwsze oznaki takiego, no Hakkinen wygrywa swój pierwszy wyścig, Coulthard coś tam wygrał. Oczywiście mistrzem świata został jeszcze Villeneuve, walcząc z Schumacherem. Villeneuve w Williamsie, wyobraźcie sobie, z Schumacherem Ferrari, ale od 98 roku po prostu McLaren przeskakuje jeszcze z opon, wprowadzili wtedy opony rowkowane ze slików, w ogóle to było niesamowite, zwężyli opony z 2 metrów do 180 cm i McLaren przeskoczył na opony Bridgestone'a z Goodyearów i nagle bum! I po prostu w pierwszym wyścigu zdublowali wszystkich. Dwa mistrzostwa zdobył Hakkinen, 98-99 rok. I potem jedno mistrzostwo świata jeszcze z Mercedesem zdobył Lewis Hamilton. A potem się rozstali, bo McLaren uznał, że skoro przychodzi Honda do Formuły 1, znaczy, że inaczej, że skoro Mercedes no, otwiera i rozkręca zespół fabryczny od 2010 roku, no to oni nie mają szans, żeby jako team, no, jako konsument, żeby wygrywać, żeby zdobyć mistrzostwa, więc uznali, że związą się z Hondą, z którą przecież mieli to super partnerstwo i Senna, z którą zdobył swoje tak 3 tytuły wszystkie. Tak, z Hondą wszystkie zdobył, dobrze pamiętam. Na pewno wszystkie z McLarenem. No i był przez Hondę hołubiony w ogóle Senna, był silnikowcem. No to, że będą mieli swojego dostawcę, to własnego takiego custom, no to wtedy będą mieli szansę, że na pewno wersji z Mercedesem, a z silnikami Mercedesa nie. Moim zdaniem po części słusznie, natomiast fatalnie się ułożyło, bo i Honda zawaliła i oni tej komunikacji z Hondą nie mieli dobrej, no i teraz skorzysta na tym Red Bull, a McLaren wróci do Mercedesa jako konsument. I co ciekawe, tę zmianę zainicjował Andreas Seidel, czyli nowy szef, no przegość, tak, między innymi przez chwilę inżynier samochodu Roberta, potem no, awansował w BMW Sauber na wyższe stanowisko, potem szef motorsportowy, znaczy szef teamu Porsche w LMP1, który odnosił ogromny sukces, tak wygrywał do niedawna Le Mans za Le Mans, nawet mając wolniejszy samochód od Toyoty, to i tak objeżdżali Toyotę, co było dość interesujące w wyścigach w takich czy inne sposoby, bo to 24 godziny to jest coś innego niż wyścig taki 4-godzinny czy 2-godzinny. I który stawia na nogi tę ekipę i to jest naprawdę jeden z najmocniejszych elementów teraz odrodzającego się McLarena, to jest właśnie Andreas Seidel. No i Zak Brown powiedział, że teraz pod tym nowym przewodnictwem, że Seidel powiedział, że jak przychodził, że rzeczy, których potrzebują, no to przede wszystkim muszą mieć lepszy tunel aerodynamiczny i został wysłuchany, no i teraz to on zainicjował zmianę silników na Mercedesa. Jeżeli on to zrobił, to przypuszczam, że jest to na pewno dobra decyzja, nawet jeżeli teraz Mercedes pod względem silników odstaje od Ferrari. Mi się wydaje, że Mercedes trochę z tego wyjdzie. Skoro mowa o McLarenie, moi mili, to pora na deserek i na pokazanie Wam tego oto cacuszka, który tu jest naszym studiem nagraniowym. Dobra, więc takie podstawy w McLarenie 720S wyglądają następująco. To jest taki wyświetlacz dotykowy LCD, bardzo prosty w obsłudze. Tutaj mamy tryby zmiany jazdy, to jest handling, czyli prowadzenie. Tutaj jest aktywowanie tego wszystkiego, tutaj włączenie kontroli trakcji, tutaj mamy opcję comfort, sport i track, z tego co rozumiem. Tutaj mamy z kolei powertrain, czyli silnik. Te same opcje i jeszcze włączenie skrzyni manualnej. Zaraz, to jest włączenie kontroli trakcji. Nie, przepraszam, to jest system start-stop, oczywiście, ok. Tutaj mamy silnik, przycisk do włączania samochodu. Ale kurczę, skubaniec, dobra. Ponieważ stanąłem, staliśmy dłużej, to już uznał, że skończyliśmy jazdę, więc trzeba go jeszcze raz jakby otworzyć. Naciskamy go i wówczas dzieje się coś takiego. Otwiera się deska rozdzielcza, którą zresztą można schować. Ona się schowa w tym trybie na tor wyścigowy, ale można ją też schować w każdym innym manualnie i wtedy się robi taki no bardziej sportowy. Prędkościomierz i obrotomierz, kreska dochodząca do końca, przed 8000 się kończy. Tutaj jest panel zmiany przełożeń. Tutaj się otwiera
i zamyka dach. Więc ta kierownica jest fenomenalna, jest karbonowa, jak wiele rzeczy w tym samochodzie jest totalnie wypasione w karbonie. Te łopatki zmiany biegów, one chodzą w obie strony, czyli można, jak naciskam z lewej na przykład redukcję, to prawa też się porusza. I na odwrót, myk, myk, co oznacza, że można lewą ręką robić w górę i w dół z biegami. A, dobra, włączymy skubańca, drzwi otwiera się w tym miejscu, trzeba pociągnąć te drzwi i drzwi podnieść rękami do góry. Zwróćcie uwagę na ten karbon tutaj znowu. A, i tą tabliczkę tutaj, wszystko to jest karbonowe. Skakujemy. O, jest z otwartymi drzwiami, z otwartym skrzydłkiem, wygląda w ten sposób, następująco. Już przodek jest tutaj całkiem słodki, całkiem zasadniczy. Nie mogę pójść dalej niestety, bo jest tutaj jakiś żwir i zielenina. Trochę taka żabcia, nie? Jak to McLaren. Szkoda, że nie jest pomarańczowy. Nie lubię takiej właśnie kolory. Chcę wam pokażę profil jego. Całkiem zacny. Z innych fajnych elementów zwróć uwagę, że jakby on się nie kończy za szybą, to trzeba zawsze wkalkulować, czy jest kawał samochodu między szybą a zewnętrzną częścią, lustereczko zamontowane z boku, też karbonowe. Tutaj wlot powietrza, z tyłu oczywiście cała baza silnikowa. Może tam się potrafi gdzieś, natomiast najlepszy element tego samochodu, moim zdaniem, z wyglądu, to jest tył. Po prostu wygląda przekazacko, przebosko. On ma między innymi hamulec aerodynamiczny. Jak robiłem hamowanie awaryjne, to się, zdaje się, podniosło w pionie. Wieczorami to świeci na czerwono, udając rozgrzany kolektor. Ole, kurczę, dotknąłem gorące. To jest naprawdę, pokrywa silnika jest bardzo gorąca w tym momencie. Skrzydło się schowało, jak widzimy. Fajnie wygląda wysunięte na takich dwóch potężnych podnośnikach. Naprawdę kawał tego uzbrojenia. No i rury wydechowe. Tu McLaren i tu. I tak to wygląda cudeńko z zewnątrz. Naprawdę kawał wściekłego samochodu. No dobra. Tyle jeśli chodzi o dzisiejszy szybki strzał F1 vloga. A tu jeszcze jest. To można zrobić. Z tyłu do silnika się dostać, ale musiałbym dach złożyć. No, tyle jeśli chodzi o nasze dzisiejsze spotkanie. Mam nadzieję, że wam się podobało i że wybaczcie mi, że nie było mnie w piątek. I do zobaczenia jutro.